5 sierpnia wspominamy świętego Oswalda, króla i męczennika. Oswald urodził się około 604 roku jako syn Ethelfryda, króla Northumbrii. Gdy Brytowie wywołali powstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji, na wyspę Iona, gdzie znajdował się sławny klasztor założony przez świętego Kolumbana. Tam Oswald zapoznał się z wiarą i przyjął chrzest. Po śmierci króla Edwina tron objął Cedwal. Wymordował on braci Oswalda, Osryka i Enfryda, by w ten sposób pozbyć się rywali. Tyran rządził jednak krajem zaledwie przez rok. Wezwany bowiem przez swoich zwolenników w 634 roku, Oswald wszedł do Northumbrii i pod Hewenfeld zwyciężył Cedwala, który padł na polu walki. Podanie głosi, że przed bitwą Oswald wystawił drewniany krzyż i przy nim skupił swoich rycerzy, modląc się o zwycięstwo krzyża nad pogaństwem. Po wstąpieniu na tron Oswald wprowadził chrześcijaństwo do Northumbrii. Gorliwie w tej misji wspierali go zakonnicy z wyspy Iona. Wyróżniał się wśród nich święty Aidan, mianowany biskupem. Dla utrwalenia wiary Oswald założył drugi klasztor w Lindisfarne o regule świętego Kolumbana. Tam również była stolica biskupia. Według bowiem zwyczaju irlandzkiego, opaci byli równocześnie biskupami ordynariuszami diecezji. Król sprowadzał z różnych stron kapłanów i zakonników, stawiał kościoły i fundował ośrodki parafialne. Przysłużył się Anglii także tym, że zjednoczył w swoim kraju skłócone dzielnice. Za małżonkę obrał sobie Cyneburgę, córkę Cynegilda panującego nad Wessexami. Zdołał go także pozyskać dla wiary. W tym czasie na półpogańscy panowie poczuli się zagrożeni. W nowej religii upatrywali niebezpieczeństwo oraz to, że zostaną pozbawieni dotychczasowej władzy na korzyść króla. Dlatego zmówili się z królem sąsiedniej Mercji, Pendą, i wypowiedzieli wojnę Oswaldowi. W bitwie pod Marsfield 5 sierpnia 642 roku Oswald poległ w wieku zaledwie 38 lat. Jego ciało porąbano na kawałki, a głowę zawieszono na żerdzi. Po 8 latach w tej części Anglii na nowo zapanowało pogaństwo. Na szczęście nie miało to trwać długo, gdyż Northumbria powróciła niebawem na łono kościoła. Posiew krwi króla męczennika nie był daremny. Kult świętego Oswalda rozpowszechnili po Europie mnisi irlandzcy. Ze czcią zebrali sprofanowane szczątki króla i rozmieścili je w swoich klasztorach. Oswald stał się bohaterem eposów, zwłaszcza w Niemczech. Jest patronem angielskiej rodziny królewskiej, krzyżowców i żniwiarzy. W ikonografii święty Oswald jest przedstawiany jako król w suto układającym się płaszczu. Jego atrybutami są m.in. gałązka palmowa, kłosy pełne ziarna, kruk na ręku lub księdze oraz pierścień w dłoni. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Oswald aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.